Dobry wieczór. Witold Tosik. Dobry wieczór, Adam Rudarożniakowski. Redakcja Aleksandrów Online. Witamy Państwa po przerwie w programie Sztosik. Witamy. No nie wiem, dlaczego takie duże przerwy robisz, Witku. No, ostatnio pojawiły się takie doniesienia, że zmieni się prowadzący. Zmieni A, się stały, przeczytałeś zmieni się formuła tego. I poczułem się troszkę zatroskany całą tą sytuacją i musieliśmy pewne rzeczy wyjaśnić, ale jesteśmy z powrotem. Zaczynamy drugi To był sezon. żart, żeby było, nie? Jak ci ktoś brał do siebie, to był żart. Zapewniamy i tak jak to u nas w urzędzie mówią, po informacjach o tym, że nie zaprzestajemy nadawania, rozdzwoniły się telefony w całej redakcji. Dzwonili nasi wszyscy czytelnicy, całych pięciu, że chcieliby, aby program był kontynuowany dalej, także my będziemy nadawać dalej, będziemy opowiadać Państwu o tym, co się dzieje w okolicach. I dzisiaj mam dla Adama na początek bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Adam, pochwalmy za coś burmistrza, pochwalmy za coś naszą gminę. Myślałem, że nie zadasz mi tego pytania. Żartowałeś przecież przed rozpoczęciem nagrywania. No dobrze, chwalimy burmistrza. Chwalimy burmistrza. Za co pochwalić burmistrza? Sprzedał. Powoli, pojedynczo, pojedynczo. Sprzedał jedną działkę z wielu wystawionych, tą na Wojska Polskiego, i znalazła na nabywcy, i od razu tam rozpoczęła się inwestycja. No to jest sukces, bo wbrew temu, co mówiono, czy pisano w tym programie telewizyjnym tam Urzędu Miasta, Zarząd TV Lipiński, ale tam się wszyscy zabijają o działki w Aleksandrowie, to coś innego powiedział pan Siech na ostatniej komisji rewizyjnej, że wręcz nie ma zainteresowania działkami w Aleksandrowie. Nie? Sprzedano, no dobrze sprzedano. Sprzedano ten budynek, wyburzono. Wyburzono i tam już się coś tam będzie To nie działo. to. To nie to To nie jeszcze. to. Tam już wcześniej sprzedano. Już to przy samym ryneczku, co wyburzono, mówisz, tak? A ja mówię, po przeciwnej stronie rozpoczęła się budowa, wiesz? Wiesz co, ja się trochę martwię o tym, czy tych jakieś drewniaki nasze zostaną, jakieś takie historyczne miejsca w Aleksandrowie zostaną, czy to wszystko zostanie wyrównane z ziemią i będzie nowa, piękna, modelowa gmina. No, zakładam, że będzie Dubaj, więc nie może być drewniaków, tak? No ale też nikt nie jest chyba zauroczony faktem, że wzdłuż głównej ulicy są jakieś drewniaki takie, tak, rozsypujące się, ale można by było je wziąć i gdzieś je przenieść, tak? Tak, żeby ją do Albo wzgierzu. jeden, dwa odnowić, tak zrobić, zaadoptować. No ale chwalimy burmistrza Całą trochę. Wierzbińską masz do odnowienia. Tam drewniak na drewniaku jest do odnowienia. Okej, Możesz sobie okej. ten skansen pobudować. A ja też mogę pochwalić burmistrza i pochwalić urząd. No, za co byś chciał? No ja cały czas cieszę się i bardzo chwalę, że urząd tak aktywnie działa, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Akcja czipowania, bezpłatne czipowanie, bezpłatna sterylizacja. Gmina aktywnie zachęca do tego. Ogłasza, mówi i działa. No działa cały ten program, także gmina modelowo z problemem bezdomności zwierząt i przeciwdziałaniem temu się poradziła sobie. Poradziła sobie, ale to teraz jesteś ironiczny, w sensie takim, że, znaczy to, Nie. że sobie radzą, to ja wiem o tym, że sobie radzą, ale to, z tego, co kiedyś słyszałem, to nie był burmistrza pomysł, tak? No Domyślam. ale wiesz, no liczy się to, że doszedł jakby do wniosku, że to można inaczej załatwić, no zmienił zdanie, no nikt nie Dobrze, jest no okej, jądrem to chwalimy, i dobrze, chwalimy chwalimy. dużo mniejsze wydatki gminy, nie ma, przede wszystkim te zwierzęta nie cierpią, także no cieszymy się, brawa dla burmistrza i wszystkich miłośników zwierząt, prosimy o to, żeby czipować psy, zgłaszać te bezdomne, które widzimy na ulicach. No to jest największy problem. Tam jest jakiś kłopot. My na ten temat nie rozmawialiśmy za kamerą, natomiast przed rozpoczęciem, ale ten moment zgłaszania jest tam kłopotliwy. Nie, a to kiedyś No, o tym jeszcze porozmawiamy, tak? mówiliśmy o tym, natomiast Nie wolno gmina. brać psa, który ubiega po mieście, po ulicy, do siebie. No, nie wolno. Należy najpierw zadzwonić na monitoring miejski i zapytać się, czy można jakby zgłosić, tak jakby zapowiedzieć się, że coś takiego robię. Czyli najpierw dzwonimy, potwierdzamy, czy możemy robić, oni może już jadą do tego psa. Bo może być tak, że ta interwencja jest w drodze, a dopiero później podejmujemy działania. Czyli najpierw zadzwonić, a później tego psa do siebie brać. Numery telefonu zawsze mi zapisane w telefonie i działać. Idziemy Brawa. dalej. Brawa Brawo, dla tak. burmistrza. Ale z drugiej strony też się pojawiło taki wniosek mieszkańców Brużyca i takie, no jakby powiedział, gminny do firmy Wicher Travel. Nie wiem, czy widziałeś to, aby no, pomogli trochę z komunikacją miejską tutaj
w okolicy gminy, no bo ludzie, no mamy piękne miasto, piękny urząd, piękny park, ale nie mają ludzi jak dojeżdżać, to nie? No bo gmina się rozrasta, tak? To efektem, że gmina się rozrasta, to jest taki naturalny efekt, który ma miejsce w całej Europie, czyli rozrastają się przedmieścia, tak? Dużych miast, takich jak Łódź. No i gmina zawsze miała problem, od lat ma w kwestii zarządzania komunikacją. No to ewidentnie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a to, że ludzie już przestali zwracać się do urzędu z prośbą tylko do prywatnej firmy, bo Wicher to w ogóle jest taki potentat na naszym rynku, wiesz, oni naprawdę robią od wielu, wielu lat tę komunikację między Łodzią a Podębicami i robią bardzo sprawnie, regularnie i ostatnio to sprawdzałem nawet, bo ja korzystałem z usług tego Wichra bardzo często i oni bardziej regularnie potrafili momentami jeździć, a szczególnie zimą, niż komunikacja MPK. Czyli co, ludzie nie wierzą, że urząd pomoże i tylko prywatna firma może im pomóc? No bo powiedzmy sobie... Jak firma będzie widziała w tym biznes, to zorganizuje tam. No ale wiesz, no biznesu nie ma też w komunikacji autobusowej z Łodzią, tak? Gmina dokłada... Wicher ma. No jak widać, prywatna firma potrafi. No tak, odcinek Podębice Łódź, tak? Ale Aleksandrów Łódź, no jest to komunikacja dotowana, nie? No w tej cząstkowości grubo dotowana, także... Wiesz, no to nie może powinna być inicjatywa gminy, że gmina włoży jakieś środki od siebie, dołoży tam jeszcze woźnikowi właśnie, żeby jechał na tej mniej opłacanej trasie i tych ludzi trochę dowiózł, nie? Być może radni się zmotywują, bo jest rok wyborczy, ale tak naprawdę te 4 lata, trzy ostatnie, które obserwowałem, nie ma żadnych koncepcji komunikacyjnych. Nie spotkałem się z taką koncepcją. No właśnie, no pytanie, czy mieszkańcy tych terenów, gdzie nie dojeżdżają autobusu, nie ma komunikacji, pytali swoich radnych, bo zawsze do radnych odsyłamy. Im został już tylko jeden rok, także zawsze... Teraz się będą cuda działy, będzie wszystko po prostu się robiło. Teraz się będzie, także to jest świetny moment na tego, żeby zapytać radnego, co on w tej sprawie tego autobusu zrobił, tego połączenia. Miał 3 lata, żeby się postarać, także... Także zachęcamy do kontaktów z urzędem, ale także z radnymi. Tak, zawsze. A mamy teraz posiedzenia komisji. Jeszcze jest jutro jedna komisja, jest w środę komisja wieczorem, tak? Po godzinie 17, tak? 17. Tak, tak. I w czwartek jest sesja Rady Miasta. Sesja Rady Miasta dosyć istotna. Wszyscy mogą przychodzić. Oczywiście posiedzenia zarówno komisji, to są dobre miejsca na dyskusję, na pytania i wizyty mieszkańców, bo tam dyskusja jest taka bardziej otwarta niż na sesji. Ale sesja jest o tyle istotna w tym tygodniu, w tym miesiącu, że będzie przyjmowany budżet na 2018 rok. Coś tam mają kombinować, coś tam mają zmieniać z celami wody, tak słyszeliśmy, śmieci. Śmieci od nowego roku, wody od jakiegoś najbliższego okresu. Tak, jakaś tam inwestycja na placy Dobie, jakieś tam sprzedaży nieruchomości, także... My cały czas czekamy i prosimy urząd o to, żeby nam pomógł i publikował te projekty uchwał na sesję, nie? Żebyśmy mogli obserwować i przygotowywać się na to, co jest, nie? Bo mieszkańcy może by chcieli wziąć udział, ale nie wiedzą, co tam się dzieje, nie? To ja bym to nie liczył. No są gminy, w których to jest normalne, a u nas to nie będzie normalne. A widziałeś w projekcie nowej ustawy, jest taki... Powstaje punkt, w którym nakłada się wymóg na gminy, żeby były bezpośrednie transmisje z posiedzeń Rady Miasta i w Konstantynowie można to robić, jest mniejsza sesja, jest mniejsza sala, jest idealne nagłośnienie, każdy radny mówi do mikrofonu, u nas tam jest bełkot i tam sobie jak coś tam nie i trzeba wszyscy, za ten... I wszyscy podnoszą, każdy wie, że musi podnieść, tak, musi podnieść. Kosmodrom będzie w Aleksandrowie, słyszałeś? Już odbiło się na panu Szewczyku, tak? To podobno kandydat na burmistrza ze strony PiS-u, tak? On tam coś wystartował. Na pewno aktualnie radny powiatowy, tak? No, ty nazywasz to kosmodrom, ja to nazywam toaletą publiczną z zadaszeniem, bo to tam ma być chyba toaleta publiczna, tak? W kontekście tego, że mówiliśmy przed chwilą, że nie ma w Aleksandrowie komunikacji, nie ma jak gdzie przyjeżdżać i ruszać się, no to pomysłem na to jest centrum przesiadkowe, gdzie będzie można się przesiadać. Nie wiem, podstawę może 2 autobusy. Teraz mi się przypomniało, bo właśnie na ostatniej imprezie w MDK-u za moimi plecami w rzędzie rozgrzała gorąca dyskusja na ten temat. Dokładnie ten temat tam tak coś mocno pojechano po panu Szewczyku, że to taki tam picior i że nie chce tego przystanku, a wszyscy by chcieli, żeby był ten przystanek, nie? Natomiast
No wszyscy chcą. Myślę, że tam, ja nie wiem, czy się wypowiadał za pana Szewczyka, ale myślę, że wszyscy w mieście by chcieli taki ładny przystanek zadaszony, tam sobie można rowery odstawić, pożyczyć i tak dalej, tak, więc może będzie jakaś toaleta publiczna, natomiast tam jest bardzo poważny problem techniczny z umiejscowieniem tego przystanku. Dla mnie jest dziw, że ludzie nie dostrzegają tego problemu, szczególnie ci, którzy tam mieszkają i którzy prowadzą tam działalności gospodarcze, ale będziemy osobny program na ten temat robili. Wiesz co, oni nie dostrzegają tego problemu, ale też, no bo nie ma żadnych informacji, nie ma pokazanego projektu, nie wiadomo jak to wygląda. Mogła wizualizacja. Tak, na wizualizacji dużo. A dużo. Powiemy w tej chwili, czy dopiero w artykule napiszemy, ile kosztowała ta wizualizacja? No, wiesz, no, trzeba zapłacić za taką wizualizację, za cały projekt. A podobały się państwu ta wizualizacja? Chyba wiecie, o jakiej wizualizacji mówimy. Ona się najpierw pojawiła na koncie prywatnym pana burmistrza. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ona w ogóle była na koncie Urzędu Miasta. Ona była udostępniana, bardzo dużo ludzi tam lajkowało, tysiąc się cieszyło, było happy w ogóle. A my zadaliśmy pytanie, ile to kosztowało. Ile to kosztowało i czy my moglibyśmy... Wiemy, ile to kosztowało już, ale nie zdradzamy. Tak? Ale chcielibyśmy przede wszystkim zobaczyć, zapoznać się ze szczegółami tego projektu, aby móc jakoś odnieść się, nie? Bo na razie słyszymy, że to jest świetny pomysł, modelowy, 50 km ścieżek rowerowych, ale szczegółów brak. No dobrze, no dobrze. To jeszcze, ja tu ci wtrącę, popsuję ci plan, że jest znalazł się wykonawca tego budynku Dubaj, ja to tak nazywam. Podobno przetarg przeszedł, jest wykonawca, będzie budynek Dubaj, budowany pod Urzędem Miasta. No nie przygotowałem się do tej dzisiejszej rozmowy w ogóle, ale 4-6 milionów na nowy parę budynek? Milionów, pasywny, nowa część urzędu. Zastanawiam się, czy mieszkańcy sami by sobie znaleźli, na co by wydali, nie wiem, 4 czy 6 milionów, z różnicy tam milion tam czy tam w mieście, na nowy budynek. Duża dotacja. Urząd potrzebuje nowego budynku. Będziemy to jest tak, u nas w Polsce to tak jest, wiesz, że jak jest dotacja, to nie nasze pieniądze w ogóle. To nie nasze pieniądze, to jest dotacja, to w ogóle zróbmy coś za to. I jak ktoś coś tam zaprotestuje, to już okradli cię z dotacji, już ci te pieniądze zabrali, nie? Już to miałeś, już mogę do budżetu wpisać. Jedziemy dalej. Czekamy na realizację naszych aleksandrowskich inwestycji. Szkoda, że tego Expo nie będzie w 2020. Szkoda, bardzo, bo ja wierzyłem w to, że Aleksandrów tam jakieś okruszyny z pańskiego chleba tak napisałem, z pańskiego stołu jakiś by spadł. Po prostu. Jakiś węzeł chociaż, nie? Jakiś węzeł. No, może byłaby to motywacja, żeby dokończyli ten nasz węzeł, tak? Który powstanie i będą na nim barierki. Tak? Nie masz takiego wrażenia, że jakby to głosowanie na Expo 2022, tak trochę odbiegniemy od gminy, to część krajów jakby nie chciała popierać Łodzi, nie chciała popierać Polski, aby nie legitymizować tych zmian, tego nie. Co się dzieje. No 6 głosów czy 7 przegrało. No wiesz, no ale ileś tam państw mogło powiedzieć, ta Polska jest, nie jest trendy, nie jest taka, wiesz, nie jest w modzie, nie? To może lepiej nie zagłosuje dla Polski, no bo to by był znowu sukces pani premier, nie? Pana. A to wejdziemy w dużą politykę. No tak, ale... Taką krajową. Nie chcę tym opowiadać. No co ja mam powiedzieć, że mamy... staram się nie być wulgarny, bo to na żywo leci jeszcze, sam dostanę kary za to. Przyjadą tak, jak panowie. Przyjadą, ale no co, że mam takiego ministra spraw zagranicznych, jakiego mamy. No co mamy? No. Z Łodzi, nie? On jest z Łodzi? Minister, nie mów mi. Nawet nie wiedziałem. Dobra, nie przyznawajmy się do tego. Ale z Aleksandrowa mam panią poseł Hanajczyk. Pani poseł uczestniczyła w ostatnich obchodach Święta Niepodległości u nas w Aleksandrowie. I taki mały zgrzyt. Mały zgrzyt był. To już wiesz, chyba nie pierwszy. No o co tam poszło? Nie wiem, ja domyślam się, o czym ty mówisz. Że chodziło o to, że ktoś się, pani Hanajczyk się obraziła, że tak, nie została wymieniona. Tak, skomentowała, że ona uczestniczyła w tych obchodach, ale no, nikt jakby nie oficjalnie nie przywitał, nikt nie tym udał. No, trzeba być świadomym, że rozwód nastąpił, tak? No, tutaj jakichś takich pudelkowych tematów nie będziemy poruszać, no ale już nie ma tej chemii, tak? I tej ekipa się troszeczkę rozkłada w naszym mieście. No i pani Hanajczyk już nie jest tak kochana przez Urząd Miasta. Taka przynajmniej, dostali pewnie polecenie nie wymieniać nazwiska i koniec, nie? I też jej syn, pan Michał Hanajczyk, też już w urzędzie nie pracuje, także... Pracował, kiedy trzeba było i przestał pracować, kiedy trzeba było, tak? Ja to podkreślę, bo rozmawialiśmy o tym przez chwilę, zanim rozpoczęliśmy. Ja muszę to jeszcze powiedzieć głośno, bo... że samą zasadę pracy, to jak wykonywał Michał Hanajczyk, to jest
organizację głosowań było ok, tak? Z realizacją mamy tych projektów problemy. Jako gmina im tam negatywnie to komentujemy, ale ja uważam, że sama realizacja głosowań była w porządku. Ale wiesz, on zajmował się tylko tym przez cały Boży rok. No tak, ja nie oceniam całej jego pracy, no ja tylko ten element. Bo to jest specjalny, tam powstał nawet ten. Jest, no nie wiem, jest jeszcze ten wydział, czy nie ma. No jest, i on jest nawet specjalnie na Mosirze, nie? Tak, żeby tam. Tam są drzwi zamknięte, ja się śmiałem, parę razy trafiłem. W ciągu godzin pracy urzędu, jak chciałeś wejść do urzędu, to były drzwi zamknięte. Bo to jest Mosir. Trzeba dzwonić domofonem, żeby ktoś przyjął ci urzędnik. Dobra, jedziemy dalej. Wiesz co, no sukces Sokoła Aleksandrów. No, kończy się runda jesienna, to są nasi piłkarze lokalni, pierwsze miejsce w trzeciej lidze. No jest szansa na was, a nie wiem, tam z Widzewem będą walczyć. No pytanie, czy chcemy, wiesz, wyżej, żeby byli, czy nie chcemy, czy chcemy wykładać te pieniążki, kibicować? Nie jestem jakimś zagorzałym kibicem piłki nożnej, obserwuję oczywiście, tak, nasz aleksandrowski klub. Pamiętam historię jeszcze od czasów, kiedy tutaj jeden ze sponsorów taki był bardzo aktywny w tym klubie, więc tam przestali kochać z górniczym i jakoś odszedł. Natomiast już taka sytuacja była, tak? Rok temu czy dwa lata temu, kiedy nasz Sokół był tuż przed samym awansem, tak? Tak się śmiałem, że ktoś pewnie przyszedł i powiedział, nie możecie awansować, bo nie ma hajsu na to, żeby was utrzymać w drugiej lidze, tak? No, wszyscy jakby nastawiają na Widzę w tej lidze. My lokalni. Super, bardzo ładnie radzi. My lokalni patrioci stawiamy na Sokół, liczymy, że będzie sponsor, że będzie ta piłka się rozwijała. Przede wszystkim no, nasza młodzież, nasze dzieciaki będą miały no, takie miejsce z tego. Ale tam jest mnóstwo zespołów, tam jest duże pieniądze, które idą na treningi. Zespołowi bardzo dobrze, tak, bo w sumie ja uważam, to jest jakby moje prywatne tylko zdanie na ten temat, w ogóle sportu, Aleksandrowi, że ja wolę wydawać pieniądze na amatorski sport niż na zawodowy sport. No i ty wiesz, to taka na dyskusja, no, wiesz, taka dyskusja się rozpoczyna, wiesz, na którym etapie się zaczyna już na zawodowy, nie? Kiedy ten Sokół Aleksandrów staje się już taką drużyną zawodową, nie? Tam już jakieś są wydatki, tam są kontrakty, nie? Tam już są wyjazdy, także... Ale tak, mamy zawodowy, wiesz, piłkę nożną, koszykówkę, za chwilę podobno będzie siatkówka, to są wydatki, jakby, no dobrze, tak, ja nie twierdzę, że źle, tylko gdzieś trzeba wyczuć tą granicę pozyskiwania prywatnych środków na takie kluby. Będziemy się tam przyglądać i Państwa... Mamy nadzieję, że Sokół będzie w drugiej lidze. Bo z tymi wydatkami, wiesz, i z tym płaceniem, to tak burmistrz u nas tak nie do końca chce wszystko mówić i pokazywać, nie? Ja już wiem, do czego zmierzasz. Burmistrz posługuje się kartą służbową w swoim urzędzie, tak? W naszym urzędzie. Zapytaliśmy burmistrza o to, żeby nam pochwalił się, pokazał nam, co kupuje do tej karty służbowej, no bo... Teraz muszę delikatnie uważać na to, co powiem, ale temat karty służbowej burmistrza był już kiedyś roztrząsany przed wielu lat, chyba przed dwie kadencje temu, czy kadencje co najmniej temu, bo tam było jakieś takie płacenie nie do końca za nie wiadomo które paliwo, do którego auta, ale to chyba tam no to ktoś... wiesz, człowiekowi się może pomylić, no wiesz, no jesteśmy... Ale nie wiem, jak to się skończyło. Słyszałem takie historie, nie będę tutaj powtarzał. No pół roku temu wystąpiliśmy o to, żeby pokazał wyciągi z tej karty, no nie, odmówił SKO. Odrzuciło tą umowę, to znowu odmówił, znowu odrzucił, teraz mówi, że to w ogóle... Pierwszy raz, no to może wytłumaczmy, jakby widzą, bo tą całą historię, bo to jaka jest procedura rozmowy z Urzędem Miasta, bo nieraz czytelnicy nasi mówią, dlaczego się nie możecie zapytać Urzędu Miasta o coś tam, przecież by wam powiedzieli. No tak, no to mniej więcej... Mówią. To jest tak, że my się pytamy, zadajemy, już powiedziałem ostatnio to, dobra, nie mogę tego komentować, bo jeszcze nie mogę. Mówią o tym, że... My zadajemy pytanie w formie ustawy prawo prasowe, po czym burmistrz, jest odpowiedź, burmistrz jednoosobowo decyduje, że to nie jest pytanie w tej formie, tylko pytanie w formie ustawy o informacji publicznej, tak, dobrze mówię? Po czym często się pojawia już od razu odpowiedź pod spodem, że to jednak w zakresie informacji publicznej to nie jest takie zapytanie, w ogóle nie odpowiedzą, ale później, jeśli takiej sytuacji nie ma, to odpowiadają, że nie odpowiedzą, tak czy jak to wam? Nie, oni odpowiadają, że już się zabierają za tę odpowiedź, ale dwa miesiące im to zajmie, żeby to przygotować tą odpowiedź. No i miesiąc czekają, nie dokładają jeszcze dwa miesiące, tak wychodzi trzy w sumie, tak?
No i mamy takie wiele takich spraw, tematów, które po prostu sobie czekają na styczeń, na luty, bo czekam na te odpowiedzi. Także burmistrz nie chce nam pokazać wyciągów z kart. Generalnie burmistrz no, jest przeciwny temu, że... No lubi to się skończyć z prawem w sądzie, tak? Bo to nie jest pierwsza sprawa, tak? Mamy już w tej chwili tam gdzieś jakiś taki mały rejestr nasz wewnętrzny. Próbujemy to sumować, ale oczywiście jeszcze też musimy dopytać znowu władze miasta. Ile już spraw Urząd Miasta przegrał, jakie koszty były tych wszystkich przed sądami administracyjnymi, po których sąd administracyjny tak nakazał nam odpowiedzieć, tak, nam czy tu Witkowi, no i w tym przypadku też tak będzie. No bo burmistrz także się nie chwali, pani redaktor naczelna także się nie chwali, że przegrali sprawę jako urząd z panią Antosik, z panią Jakubowską o pomówienia, o mówienie nieprawdy, pisanie nieprawdy w naszym biuletynie gminnym. Także takie przeprosiny pojawiły się w biuletynie 44 o tym, że... Też to udostępnimy, już w tym tygodniu świeżo udostępnimy, żeby była jasność. No i troszeczkę znowu pieniążków na odszkodowanie z gminy poszło. No fajnie, że są osoby, które potrafią jakby powalczyć o swoje dobre zdanie, swoje dobre imię i jakby nie dawać się urzędowi w tym jakby swojej retoryce. Rzucamy tempo. Wysoko, Adam, ja nie wiem, czy nie będziemy kończyć, bo mi się tutaj bateria